Dzisiaj kontynuujemy tłumaczenie wykładu Sadhu Maharaja z Vilapakusu Manjari, 96 wersetu, czyli Vilapakusu Manjari to jest bukiet lamentu od rozłąki, tak to chyba już tłumaczyłem. Także dzisiaj ciąg dalszy tego, co Sadhu Maharaja na ten temat ma do powiedzenia. Kiedy on wraca do swojego sadaka deha, ciała materialnego, to oznacza ciało fizyczne. Ponieważ w fizycznym ciele on tęskni za służbą dla Radhiki i towarzystwem Radhiki. W sadaka deha, w ciele duchowym, możemy służyć Radha Shakti. Jagannath Pandit oznacza miłość dla Radhiki. Ale aby służyć prawdziwej Radhice, potrzebujemy naszej swarupy. Zatem kiedy on znajduje, jego świadomość jest w ciele sadaki, on mówi: jestem twój, jestem twoja. Zostawiłaś mnie. Dlaczego zostawiłaś mnie? Dlaczego wróciłem do mojej świadomości cielesnej? Zostawiłaś mnie, dlatego ja wróciłem. Proszę, nie zapominaj o mnie. Wtedy ja mogę udać się do mojej formy duchowej, do swarupy Vaishya. Ja pragnę posiadać tożsamość i utożsamiać się jako Manjari. Nie jestem zainteresowany tym, aby identyfikować się ze swoim fizycznym ciałem. W ogóle nie jestem tym zainteresowany. To jest po prostu strata czasu. Dlaczego pojawia się tutaj słowo płaczę? Ponieważ kiedy wracam do swojej fizycznej identyfikacji, ja płaczę za tym, że utraciłem swoją duchową tożsamość. Przeczytaj jeszcze raz. Raghunath nie może już dłużej tego tolerować. Nie widzisz? Raghunath nie może tego tolerować. On nie może tolerować swojej fizycznej tożsamości. On nie może dłużej już tolerować tego oddzielenia od Swamini. To trucizna miłości w oddzieleniu dochodzi do jego gardła. Taka jest natura miłości w oddzieleniu. Miłość zwiększa się, kiedy pojawia się oddzielenie. Wtedy mogę czuć więcej i jeszcze bardziej mojego ukochanego. Kiedy wracam do swojej fizycznej tożsamości, wtedy czuję oddzielenie i to, że nie wykonuję służby dla Ciebie, tej, której wykonuję w swoim Siddhadeha. Czytaj dalej. Jego ciało, umysł i pojutrze życia płonie. To ciało, plastikowe ciało i ten umysł płonie. Dlaczego? W ogniu oddzielenia. Ogień oddzielenia. Kiedy ten smak pojawi się? Wtedy, kiedy zacznę żyć w moim Siddhadeha. Bez wiedzy o tym i bez życia tam, ja nie mogę płonąć. Ja nie mogę czuć, nie posiadam tego uczucia palenia. Ponieważ nie posiadam smaku dla życia duchowego. Jak piękne ono jest i jaki sposób miłosierdzie i łaska przychodzi do mnie wtedy, kiedy jestem w swojej swarupie Mako Manjari. Rozumiesz to? Czytaj dalej. Goswami są uosobieniem tej miłości w rozdzieleniu i Śli Raghunath Das Goswami jest najlepszym tego przykładem.
On jest najlepszym przykładem. Dlaczego on daje ten przykład? On pokazuje, że my musimy podążać za Mahajanami. Musimy podążać to za nimi właśnie w ten sposób. W ten sposób, w jaki Chaitanya Mahaprabhu prowadzi nas. Dlaczego Raghunath Das Goswami jest Goswamim? Ponieważ wszystkie jego zmysły są już ofiarowane jego swarupie jako Manjari. Czyli jest oddany swamini. Zatem takie jest znaczenie tego słowa Goswami. Wszystkie zmysły są poświęcone ofierze lotosowym stopą radiki. Go oznacza zmysły, a swami oznacza swamini, radikę. W ten sposób swamini kontroluje wszystkie zmysły. Przedtem ja kontrolowałem moje zmysły, moje ciało i umysł, ale teraz oferowałem to wszystko, wszystko swoje jej i ona kontroluje mnie. Ten poziom nazywamy Goswami. Każdy sadaka, który pragnie praktykować to, może dojść do tego poziomu. I to jest łaska Chaitanyi, który prowadzi nas do tego. I on uczy jego nauczycielami i on uczy Rupa i Raghunatha. Nauczycielami tego są Rupa i Raghunatha. Raghunath Das Goswami jest nie do opisania. Jego serce zawsze płonie ogniu separacji. Cały dzień i noc jego wielkie ten wielki kapłan Raghunatha, ofiary Raghunatha. Raghunatha, kim jest Raga? Czym jest Raga? Kto jest tym Ragą? To jest droga Raghunathi. To jest ofiara dla Raghunathi. Ta ofiara jest taka. Ona płonie w ten sposób. Ponieważ kiedy ona staje się bardziej, ta raga staje się bardziej intensywna, miłość staje się bardziej intensywna, zatem płoniemy w separacji od naszego ukochanego, w oddzieleniu od naszego ukochanego. Taka jest natura miłości. Jeśli miłość nie tworzy ognia w twoim sercu, to oznacza, że to nie jest miłość. Będziesz spać w swoim komfortowym łóżku na miękkim materacu, ale posiadając tą intensywną miłość, ten materac będzie dla ciebie jak cierń i nie będziesz w stanie na nim spać, ponieważ to jest ogień miłości, to jest droga. Pojawienie się bólu z powodu niebycia z nim jest jedyną drogą. To jest bolesna droga. Dzień i noc ten wielki kapłan ofiary Raghunatha płacze, wypełnia swoje oczy łzami nad brzegiem Radhakundy, nie jedząc, nie śpiąc. I ofiaruje tysiąc cierń swojego serca, cień miłości, wielkiej miłości w rozdzieleniu. I jego serce jest tak chętne, aby osiągnąć tą intymną służbę dla Shri Rady. Tak, aby osiągnąć intymną służbę dla Radharani. Co robią Manjari? One wykonują intymną służbę dla Radhiki. W jaki sposób mogę dojść do mojej Manjari Swarupy, abym mógł wejść w tą służbę? W tej służbie tam nie ma siedzenia i wykonywania bhajanu czy medytacji. Tam jest jedynie służba. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, cały czas. W służbie. A intonowanie jest częścią sadhaka deka.
ciała praktykującego. Dlaczego intonuję? Dla tego celu. Jak odzyskam moją, sferę jako manjari? I jak mogę udać się do wykonywania intymnej służby dla Swamini? W ten moment, w którym wchodzisz w swoje siddha deha, w twoje ciało składane w twoje ciało złożone ze świadomości, twoja świadomość ciała materialnego jest skończona. I kiedy twoja świadomość ciała materialnego nie znajduje się tam, w jaki sposób możesz intonować? Co się dzieje? Stracisz swoje japa, ale imię jest tam cały czas, ono jest automatycznie. Kiedy wchodzisz w swoje siddha deha, jesteś w służbie. Czytaj dalej. Zapominając o wszystkim innym, on po prostu pragnie, aby mieć tą możliwość służenia lotosowym stopą Radhiki. Nic innego go nie interesuje. Jak wiele nadziei on nosi w swoim sercu, kiedy przyjmuje pełne schronienie z miejsca, najbardziej drogiego miejsca Priyayarji, nad brzegiem Radhakundy. Pełne podporządkowanie tu Priyayarji jest jedynym pragnieniem tego, kto pragnie praktykować w siddha deha. Jest skupiony jedynie na tym. Takie osoby nawet nie marzą o Krysznie. Jeśli oni marzą o Krysznie, Radhika wam powie: ja ci dam moją pozycję bycia moim przyjacielem, dam ci tą pozycję bycia moim przyjacielem, ale Manjari powie: ja dziękuję bardzo za to, moja Swamini, że chcesz uczynić mnie swoją przyjaciółką, ale ja jestem bardzo szczęśliwa, będąc swoją służką. Dlaczego? Ponieważ moja natura jako służki oznacza, ty jesteś moim jedynym schronieniem i ty jesteś moim celem, a naturą przyjaciela jest. I przyjmę twoje schronienie, ale celem moim jest Kryszna. Ja przyjmę twoje schronienie, ale także pragnę spotkać się z Kryszną w prywatnym miejscu. I to oznacza, że taka osoba jest Saki. Ale Manjari nie pragną tego w ten sposób. One mówią: ty jesteś moim schronieniem i ty jesteś moim celem. Nie mam nic do robienia z kimkolwiek innym. To jest Manjari Bhava. I z powodu tej praktyki Krishna przyjdzie i będzie cię sprawdzać. Będzie cię chciał przyłapać i on powie: Teraz jestem blisko ciebie, lubię cię. Całe życie myślałeś o mnie, a ja jestem gotowy, by być z tobą. Ofiarowuję siebie. Ale Manjari powie: nie, 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 ja ofiarowuję siebie do mojej Swamini. Jesteś jej przyjacielem, jej kochankiem, zatem ja szanuję ciebie. Ale ty jesteś kochankiem mojej Swamini. Nie mam żadnego interesu z tobą. Ja nie chcę żadnej relacji z tobą, ponieważ w rzeczywistości ofiarowuję swoje materialne ciało i wszystko inne z to Swamini. Nie mogę robić nic innego. Taka jest różnica pomiędzy Manjari i Saki.
Możesz sobie wyobrazić. Manjari Bhava jest tak zniosła, skupiona jedynie na tym, skoncentrowana na radzice. Tak. Rozumiesz to? Moje całe życie praktykowałem po to, żeby ujrzeć Krysznę, a teraz ja muszę odciąć moją relację z Nim. To jest sadhana. Kiedy nowy obiekt pojawia się w naszym życiu duchowym, idziemy do niego. Jeśli chcesz zostać tutaj, nie ma problemu. Sakibhava jest także bardzo dobra. Ale jeśli posiadasz małe pragnienie, małą chęć, aby uzyskać Manjari Bhavę, wtedy musisz zmienić swój sposób myślenia. Czy rozumiesz, no, czym jest Manjari Bhava? Uśmiechasz się, rozumiesz? To jest trudny temat do zrozumienia. Jeśli nie jesteś gotowa przyjąć trudności, wtedy jaki rodzaj miłości to jest? Jaki rodzaj ragi posiadasz? Raga oznacza, że jestem gotowy, aby zapomnieć o tym, o najlepszej rzeczy, które robię, o najlepszej rzeczy, którą wykonuję we własnym życiu. Jedynie dla Ciebie to robię. Jestem tylko dla Ciebie. To jest raga. I Manjari wiedzą i one decydują, że one nie chcą odstąpić od tego celu. Zatem powoli, stopniowo stają się tak bardzo zjednoczone, tat atmika, że one stają się kinkari. Nie ma różnicy pomiędzy Manjari i kinkari. Manjari potrzebuje instrukcji, aby zrobić coś. Ale kinkari mają tak są tak intensywnie złączone z nią i tak są takimi małymi służkami, że kinkari są najmniejsze. One są małe, ale są tak bardzo zjednoczone z Radhiką. Jedynie patrząc na nią, kinkari wie, że ona potrzebuje odpocząć albo teraz potrzebuje wody, aby się napić. Albo jakiegoś owocu, soku, aby się napić. One nawet wiedzą, jaki rodzaj soku ona chce. To jest jedność, która pojawia się w służbie i w ten sposób stają się kinkari. To, co ja robię, ten rodzaj służby, który wykonuję, a teraz widzę Ciebie. W jaki sposób ja Ciebie widzę? Cały czas one posiadają chęć, aby znaleźć się w tej sytuacji. To jest piękno kinkari i manjari. Czy nie? Czyż nie? Czajnitaj. Jak wiele dni, jak wiele miesięcy, jak wiele lat mija, przeszło, od kiedy ja nie osiągnąłem towarzystwa i widzenia i służby mojej Praneśwari. Widzisz? Czytaj jeszcze raz. Jak wiele lat odeszło, przeszło. Wciąż on nie osiągnął widzenia i służby dla swojej Praneśwari. Ja także nie widziałem, nie miałem widzenia i nie miałem towarzystwa. A audiencja oznacza towarzystwo Sajatya Sangha. Kto jest skupiony jedynie na tym w swoim życiu? I służby do jego Praneśwari. Celem jest moja swamini. Ja nie mogę uzyskać tego widzenia, nie mogę posiadać tego towarzystwa.
Kto mówi jedynie o tym temacie? Kto nigdy nie może iść słuchać nic poza Vrindavan? Idź do jakiegokolwiek miejsca. Powiem ci szczerze, dlaczego ja przestałem podróżować, ponieważ ja nigdzie nie mogłem dostać tego widzenia i towarzystwa i celu, którym jest ta służba. Zatem przestałem podróżować. I mogę teraz podróżować po całym świecie, ale nie mam pragnienia, żeby jechać. Dlaczego? Ponieważ tam nie ma widzenia, tam gdzie ja się udaję. Zatem po co powinienem tam jechać? A moim celem jest moja swamini. Zatem jeżeli tam nie ma służby dla niej i nie ma jej jako cel, po co ja powinienem się tam udawać? To jest jedynie strata czasu. Kilka razy pojechałem. Powinienem stracić czas, żeby uzyskać nic. Nie, nigdy więcej. Nigdy więcej. Jeśli ona da mi łaskę, ja nie mogę powiedzieć, że ja. Wtedy bym popadł w dumę. Ale modlę się do lotosowych stóp. Nigdy nie wysyłaj mnie. Nikt nie wysyłaj mnie od widzenia Ciebie. Jeśli popełnię jakąś obrazę, paradchę, pewien błąd, wyrzuć mnie. Ale proszę, pomóż mi, abym nie popełniał żadnych aparatach. Nie jestem kwalifikowany, żeby zrozumieć błąd. Radhe. Jaki jest sens utrzymywania tych życia, powietrza życia w ciele, kiedy one zwiększają tylko ten ogień, który jest ogniem oddzielenia i pojawia się w fizycznym ramie, fizycznym ciele? Tak, zatem jaki jest sens używania tego fizycznego narzędzia plastikowego ciała, aby jedynie płonąć w nim? Ból jest tam, to płonie. Dlaczego jest ten ból? Ponieważ on musi zwiększyć się. Jeśli sprawiam fizyczny ból innym, to musi pojawić się. I po tym fizycznym bólu ja także mam płonąć? Być bardziej w tym w ogniu? Nie, to jest fałszywe. Musimy mieć szansę, żeby iść dalej do mojego Siddhadeha, w mojej Manjari Swarupie, aby być ze Swamini. To płanie, jeśli tam nic nie ma. I całe życie będę praktykował, aby ciągle wejść w stałą, wieczną służbę, jej służbę. I to płonie. I czym jest ten ból w tym ciele? Co jest tym problemem? Taka jest natura tego ciała. Taka jest natura ludzkiego ciała. Żeby ono sprawiało ci ból i żeby płonęło. Dlaczego zostać tutaj, jeśli musisz odejść, iść wyżej niż to? To jest szczęście, fortuna w tym ludzkim ciele, jeśli masz możliwość, żeby żyć nad Radhakundą i aby mieć towarzystwo wielbicieli, Vishnuitów. Ja posiadam wszystkie okazje, szanse, wszystkie możliwości, żeby to zrobić. Nie chcę tego praktykować, jak ja nieszczęśliwy jestem. Moje ciało jest we Vrindavanie, we wszystkich komfortach, które ono potrzebuje. I ja myślę, że będę robił to w następnym życiu. To szaleństwo. Nigdy nie uzyskam takiej szansy jak ta ponownie. Zatem nie przegap tej okazji. W
co będziesz to robić w następnym życiu? Kiedy będziesz mieć Ananta Dasbabadziego niedaleko siebie? Kiedy będziesz mieć takie okoliczności w swoim życiu? Materialne życie zawsze złapie cię. Taka jest natura materialnych rzeczy, ponieważ oni nie mają idei na ten temat, czym to jest. My bierzemy to ciało, aby czegoś doświadczyć. Zatem idź wyżej, niż jesteś teraz. Nie wracaj z tego, nie wracaj do świadomości zwierzęcej. Co robią zwierzęta? Jedzą, śpią i mają seks. Jeśli ludzie robią tylko te rzeczy, jaka jest różnica między nimi i zwierzętami? Jeśli posiadasz ludzkie ciało, to po to, aby zwiększyć swoją świadomość, aby wejść do swojej swarupy. Taki jest powód przyjęcia ludzkich narodzin. Spraw, żeby to życie było skupione jedynie na tym. To jest tym, że ja chcę być radikan, dasi radiki, służką radiki, swamini. Tak czy nie? Jakiego inny rodzaj pragnienia powinienem mieć? Tak czy nie? Czy jest coś więcej, czego mogę pragnąć? I tutaj skończę. Ciąg dalszy następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.